Okej. Okay. Jesteśmy w środku fajtu. Jesteśmy. Oni nadal walczą. Virtus Pro, Pol zwycięstwo. Po raz kolejny Titanic nie trafia w nikogo. Teraz Demon jeszcze się ratuje. Odpalony mecha. Do tego dwa razy Meteor. Z tego co widzę, Invoker w tarapatach, ale wychodzi na to, że Virtus Pro po raz kolejny raczej sobie poradzi. EG. EG obroni chyba całą tą sytuację. Tak, EG obroniło. Wszyscy z Virtus Pro na low HP muszą się wycofać. I po raz kolejny Evil Geniuses udowodniło, że nie będzie tak łatwo ich pozbawić tych baraków. Mhm. Także gra się jeszcze nie kończy. Ja sprawdzam sytuację. Wszystko już chyba wróciło do normy. Był mały brak w internecie, że tak powiem. Tak to się niestety dzieje czasami, że czegoś tam się brakuje, coś tam się psuje, aczkolwiek miejmy nadzieję, że już nigdy więcej. Tak. Gra trwa dalej, jest 20 do 12. EG dało radę się obronić przed tym pushem, chociaż straciło Meleraxy. Ale teraz to oni są w kontrofensywie. Glyphs użyty po stronie Virtus Pro. Si. Virtus Tower pada i pytanie, czy wejdą po Raxy? Virtus Pro wszyscy stoją już niemal. Wszystkie ultimaty po stronie Dire gotowe. Po stronie Radiant, Undying jeszcze nie ma, ale zaraz będzie miał. Drugi Tier 2 Tower również pada. Przychodzą gracze Virtus Pro, jest Invoker, jest Undying. Tornado w każdej chwili może polecieć. Santa jest agresywnie, ale to może być za mało. Nie złapał nikogo, Jayo wycofuje się. Wychodzi na to, że Virtus Pro trochę w overcommitting. Znowu reverse polarity, jest tam totem, ale to za mało. Virtus Pro jest w tarapatach, na szczęście pojawił się CK. Pytanie jest takie, czy sam CK wiosnę czyni? Dla Virtus Pro już dwóch bohaterów nie mają, Undying, Geo, double kill, Undying, stara się jak może Fear, także mało życia, był Entangle na CK'u, ale to może być za mało, double kill na CK'u, Godlike, Geo, też nie chce się tu znaleźć, też nie chce się tu znaleźć, kumka. I to była rzeź, naprawdę to była duża rzeź, wychodzi na to, że Balba też tego nie przetrwa. Virtus Pro, jak większego możesz mieć farta w takim fightach? Bardzo bliska walka. Bardzo bliska. Ten CK naprawdę na małej ilości HP tam zaczął zabijać. Bo dopiero wtedy wyszedł ze stunlocka. Mhm. Który tam nastąpił w pewnym momencie. I gra się dalej nie kończy, jest 38 minuta. No jak na początku mało było fragów, to teraz przekroczyliśmy 1 na minutę. Raxów nie ma cały czas, jakby nie było. Nie odrosły. No nie. Gdzie leci ten kurier? No. Wraca. Jakby nas usłyszał. Miś klik. Dobra. Sunstrike trafiony, ale to nie ma większego znaczenia. No i będziemy czekać, aż wszystkie cooldowny, myślę, wrócą po obydwu stronach i ktoś zdecyduje się podjąć jakąś decyzję. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli czekać 4 minut do Roshana. Bo chętnie zobaczyłbym kolejną konfrontację. Dobry moment na zerknięcie na itemy. Chaos Knight. Hard. 18 level. 3150 życia. I to jest. Jak odpali Ronchunię, czyli Armleta, to tego życia jeszcze będzie trochę więcej. To nie jest najbardziej sfarmiona postać na mapie, bo Londruid ma się jeszcze lepiej z tym Kuriasem i z jego misiem. Tak, do Hand of Midas na pewno pomógł. No ale co się dzieje? Co się dzieje? Jest smoke. Co oni kombinują tutaj we trójkę? Czy to jest dobra decyzja? Chyba tak, bo CK z Wispem w każdym momencie mogą wskoczyć. Mhm. Czy oni chcą zajść tutaj Kunkę i to oni się może chcą. Udać? To może być koniec gry, jeżeli... Czy jak wyglądają buybacki Kunka? Nie wyglądają buybacki Niedźwiedź. Doskonale Virtus Pro wie o tym. Po raz kolejny Santa ładnie zainterweniował, ale Demon ratuje całą sytuację. Jest tam Fear. Wreszcie teleport ze strony Virtus Pro. Odpalone BKB nad Chaos. Znajdzie Ultimate tak samo. Jest czarna perła, czyli statek Kunki. Virtus Pro może mieć tarapaty. Nie! Mamy Mecha, mamy Undyinga, mamy Pipa i EG. To nie jest dobra sytuacja dla nich. 3 sekundy. Sekundy stana na Jayo, ale nie mają jak Virtus Pro się dostać do niego. Na szczęście warp ze strony Chaos Knighta, nie ma szans, plus Ice Wall Invokera, plus do tego Undying, to chyba za dużo dla EG, żeby wytrzymać. Nawet ten Illuminate nie pomoże. Virtus Pro wędruje w kierunku górnych baraków. No ten Chaos Knight Wisp, to jest to combo, które można by powiedzieć jest jedną z głównych przyczyn, dla których Virtus Pro tym Best of Three wychodzi na to, że zaraz zbliży się do zwycięstwa w grze numer 1. Mhm.
No już nie ma kto odpowiedzieć po stronie IG. Leondruid nie żyje, Kunka też, oboje czekają jeszcze pół minuty. Pierwsza linia na midzie całkowicie stracona, Tier 2 Tower pada. Glyf jest dostępny, ale czy wystarczy czasu? Chyba nie, Keeper of the Light, ostatnie Illuminety. No, Soul Reap jeszcze od Aldainga. Myślę, że zaraz Fear Kapitan drużyny IG podda tą grę i przejdziemy do gry numer 2. No raczej, raczej IG tutaj nie będzie więcej kombinował, chociaż to jest Merica i oni walczą z Rosjanami, a ten konflikt ma długą i wielką historię. I tu tak łatwo nie jest. O, stary, tam jakiś Sunstrike chyba trafił Magnusa, aczkolwiek pewien nie jestem. Magnus się wykupił bronią tych Raxów, nie dali rady. Mele Raxy, półtorej linii już stracone. I to, że tak powiem, ta większa połówka, Undying zginie. Ale to jest mała cena za to, co zyskali gracze Virtus Pro. Niemniej jednak, Evil Geniuses nie poddaje się, gra dalej. No bo czemu się poddawać, skoro wszystko w Dota 2 jest możliwe. Captain Obvious. Once again. $4,196 na Chaos Knight'cie. No i teraz jak już złapali dodatkowy gold, jak ten wykres poszybował jeszcze bardziej, możemy zobaczyć, co się tam nowego pojawiło ciekawego. Na razie nic. A po drugiej stronie ten Sunstrike tutaj tylko w creepy. Okej, okay, ale co robi IG? Co robi IG? Wie, że Roshan dokładnie w tym momencie się zespawnował, ale Virtus Pro już nadchodzi i zaraz chyba będzie walka przy rozpicie, chociaż Rosjanie mogą całkowicie wypędzić stąd Amerykę. Magnus ratuje się z Q-erem, którego już nie użyje przeciwko Virtus Pro. Łapie go jednak mimo wszystko w tym momencie Clockwork. Magnus w potężnych tarapatach ginie. Clock jeszcze na końcówce życia, ale ciągle daje radę. IG próbuje się chyba wycofywać ten Ghost Ship defensywny. No i Virtus Pro dalej do przodu, dalej do przodu. Londruid gdzieś tam próbuje dżukować w lesie. Szybki tepek. Nie. Nie dzisiaj. Nie dzisiaj. I to najprawdopodobniej będzie koniec gry, buyback status, Londruid ma możliwość wykupienia się, okej, Magnus nie ma, Londruid się wykupuje, grają i dalej. Właśnie się wykupił, będą starać się obronić chociaż te dolne baraki, bo to na niej Virtus Pro na pewno ma ochotę. I nie widzę tutaj szczerze możliwości dla Evil Geniuses obrony tych baraków, a jeszcze gdy się dowiedzą za chwilę, że Roshan has been slain. A się dowiedzą już za moment, jest Alacrity na Chaos Knight'cie. Także IG, no przedłuża to raczej co nieuniknione, ale chce się mylić, Wognar, chce się mylić. Chcę zobaczyć tutaj mega duży powrót Teamu Ameryka. Zobaczymy. No w sumie, gdyby jakimś cudem wygrali bardzo mocno teamfight, to żadnych towerów na midzie i na dole nie ma. Co prawda, będzie to bardzo, bardzo ciężkie. No, są dwa buybacki po stronie Radiant. No, będzie to ciężkie. No, ale nie przekreślamy IG. Smoke już jest odpalony. I wszyscy na nim krążą. Pytanie, kogo złapią? Gdyby może udało mi się zabrać tego CK z Wispem. Kto wie? Kto wie? To jest taktyka Virtus Pro. Oni się rozdzielają, CK zawsze gdzieś tam skoczyć może. Ale chyba właśnie dobrze dla IG się stało, że złapali tego CK z Wispem. Obydwoje prawdopodobnie zostaną w tym momencie skasowani, chociaż CK... Skasowany to zaraz zostanie Shadow Demon, ponieważ 3 sekundy stana to jest naprawdę dużo czasu i wychodzi na to, że Shadow Demon zginął. Chaos Knight nadal ma dostępny... To na linia. Goodbye. Za cenę CK'a bierzesz mega creepy, bo ja biorę zawsze, każdego dnia, o każdej porze. I też bym poszedł na ten trade, ale IG chyba nie pozwoli na taką wymianę. Tutaj Kunka biega na BKB, obronili dolną linię, CK, co zrobił CK? CK się wykupił, zresztą tak samo jak i Wisp. Kto wziął tego Agisa? Nie wiem. nie pamiętam. Czytaj, bo stary nie widzę teraz i nie jestem pewien. No zobacz itemy. A, Invoker, okej. Okay. Invoker ma. Także Agis ciągle jest, czy o, jest ser? Czy jest ser sera? Nie ma. Evil Geniuses teraz otoczeni w swojej bazie, dwie linie zepsute, to nie jest najlepsza sytuacja. W jakiej może się znajdować w docie? Do tego Virtus Pro cały czas szuka tych możliwości gangu, po raz kolejny złapano Shadow Demon, Disruption,
na Humpus Teamu, na Malku, trafiona po raz kolejny czarna perła. Nie bardzo. Virtus Pro po prostu idzie po zwycięstwo. Po raz kolejny double kill na Chaos Knight. 3 sekundy stana Malk, to będzie triple kill na Chaos Knight. Lekki lag, killing spree jednak na Invokerze. No i to będzie GG. Już teraz raczej na pewno Evil Geniuses nie będzie chciało tego przedłużać. Tak. Będzie 1-0 dla Virtus Pro, w tym Best of Three, gramy do dwóch zwycięstw. Zaraz widzimy się na grze numer 2. Zostańcie z nami, zawołajcie kolegów. Tak. Zaproście mamy i taty. Oni nie piszą, GG nie ma. Nie ma GG. Nie ma GG, to jest IG. To jest IG, nie ma GG. Tak jest, nie ma GG. To jest Evil Game. Nie dam. Nie dam. Jeszcze do tego poczekają, aż zniknie tron w odpowiedzi na to Invoker i tam tornada w jeziorko opuszcza stary. Kumka też się bawi GG-ą. I za chwilę będzie gra numer 2. Zaraz także będzie zostańcie jeszcze z nami. Yes, GG. I za chwilę się widzimy. Po raz kolejny. Mm-hmm. No i proszę.